Hej, hej, kochane dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Tym razem krótki filmik makijażowy, ale myślę, że to będzie game changer dla tych z Was, które trochę bardziej intensywnie się filtrują i przywiązują większą uwagę do ochrony przeciwsłonecznej, szczególnie teraz latem. I może skrycie marzy im się uzyskanie takiego efektu bardziej kryjącego podkładu z pomocą tylko i wyłącznie filtrów. Po to, żeby nie musieć już dokładać kolejnej warstwy kolorówki, a żeby makijaż wyglądał naprawdę świetnie. To jest mój ulubiony patent na lato, jestem absolutnie zachwycona tymi dwiema rzeczami, które dzisiaj Wam pokażę. Bardzo chciałam pokazać Wam to w jakichś takich sensownych ujęciach. Zastanawiałam się, czy robić rolkę, czy film, ale pomyślałam sobie, że tutaj będę mogła pokazać Wam to lepiej i opowiedzieć troszeczkę więcej o tym połączeniu, też pokazać Wam od zera, jak to wszystko wygląda, więc bez przedłużania przechodzimy do wykonywania makijażu. Kluczem do sukcesu w tym wypadku okazało się być połączenie dwóch świetnych produktów i pierwszym z nich jest ten koloryzowany filtr Senel. Miałyście, myślę, już okazję widzieć go u mnie na Instagramie i też często pokazywałam Wam właśnie odcinek, który jest akurat dla mnie bardzo trafiony. Natomiast drugim produktem jest coś zupełnie innego, czyli filtr w sztyfcie, to jest też SPF 50 marki Aloha Care i tego jeszcze Wam nie pokazywałam, natomiast od jakiegoś czasu używam go też bardzo często, jestem nim zachwycona, a połączenie tych dwóch produktów sprawiło, że na jakichś takich wakacyjnych wyjazdach, czy też w takie bardzo mocno słoneczne dni mogę zupełnie zrezygnować z podkładu. I ten filtr Senel jest takim moim filtrem bazą. On generalnie przypomina mi bardzo mój ulubiony podkład z Maca, to jest Face and Body. Konsystencja i efekt na skórze są naprawdę bardzo, bardzo podobne. On daje taki efekt glow, tutaj nie ma mowy o żadnym macie. Natomiast to, za co go lubię, to, że ma takie lekko żółte podbicie i ten odcień akurat z tego względu jest dla mnie dobry, ponieważ bardzo często, jeśli chodzi o filtry albo generalnie kremy BB, to ciężko jest mi znaleźć taki bardziej oliwkowy odcień, a ten jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jeśli chodzi o samo krycie, to tutaj to krycie jest naprawdę delikatne i właśnie dlatego przyda nam się drugi produkt, który zaraz zobaczycie w akcji. Ja teraz nakładam go może bardziej pod kątem zaprezentowania Wam takich jego bardziej kosmetycznych właściwości, bardziej może od takiej makijażowej strony, niekoniecznie idealnie, jeśli chodzi o ilość filtra, którą powinniśmy aplikować na twarz i tak dalej. Tutaj się skupimy bardziej na tym, żebyście zobaczyły po prostu, jak to wygląda. I to krycie jest akurat takie bardzo, 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 bardzo delikatne. Powiedziałabym, że przypomina krycie takiego lekkiego kremu BB. Natomiast zaraz sobie tutaj je jeszcze uzupełnimy. Akurat jeśli chodzi o aplikację tego filtra, to tutaj chcemy pracować trochę szybciej, żeby też on nam się ładnie i równo na skórze rozłożył, póki zacznie troszkę zmieniać strukturę, bo on też trochę jakby po chwili się zmienia, więc tutaj warto mieć to na uwadze. Natomiast tak wygląda taka nasza podstawowa baza. I teraz sięgam po drugi produkt, czyli ten stick, ten sztyft marki Aloha Care. I ja mam odcień beige. Jeśli chodzi o te takie odcienie koloru skóry, to jest jedyny taki. Poza tym mamy jeszcze białe, mamy niebieski, nawet różowy, taki transparentny, który ja tutaj też mam. Jednak ten beżowy jest przeze mnie o wiele częściej używany i jestem z niego naprawdę zadowolona. Tutaj na zbliżeniach myślę, że możecie zobaczyć, jak wygląda. Ja najbardziej lubię nakładać go po prostu punktowo w tych miejscach, w których mam jakieś zaczerwienienia i on u mnie wygląda jak bardzo kryjący korektor. I pod tym względem jest naprawdę świetny, ponieważ przy połączeniu z tym filtrem Senel totalnie jestem w stanie uzyskać efekt tak jakby takiego pełnego makijażu, pracując jedynie na filtrach, co jest naprawdę świetne. Ten sztyft generalnie jest naprawdę świetny. Nie wiem, jakim cudem jest tak mało znany. Ja też stosuję go od jakiegoś czasu i powiem Wam, że dziewczyny, teraz jakby bez tego połączenia tak naprawdę nie wyobrażam sobie takiej ochrony przeciwsłonecznej. Głównie ze względu że to jest tak jakby super wygodne i nie muszę
Nie muszę zupełnie już jakby tutaj myśleć jeszcze o podkładzie i tworzyć kolejnych warstw kosmetyków, których tak jakby nie potrzebuję. I on nakładany opuszkiem właśnie w taki sposób po prostu idealnie stapia się z tym filtrem Sunel. Nie wiem, co jest takiego w tym połączeniu, natomiast one naprawdę perfekcyjnie do siebie pasują. I wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Zaraz pokażę Wam na zbliżeniu. To nie są może odcienie, które są dla mnie tak naprawdę bardzo idealne, bo jak widzicie, twarz teraz jest troszkę jaśniejsza. I może jeszcze odrobinkę za mało żółtu. Więc akurat jeśli chodzi o ten sztyft, to też pewnie lepiej by troszeczkę było, gdyby miał tutaj dla mnie jakieś bardziej oliwkowe tony. Natomiast to też nie jest taki super, super chłodny odcień. Zaraz pokażę Wam to wszystko z bliska. Natomiast to też nie jest aż taka różnica, której ja później nie jestem w sobie w stanie wyrównać jeszcze z pomocą bronzera. To też Wam pokażę. Więc to jest taki podstawowy efekt, jaki jestem w stanie uzyskać z pomocą tych obu produktów. Ja osobiście lubię nawet dość mocny efekt glow, natomiast tutaj nałożę trochę matującego pudru, żebyście mogły zobaczyć różnicę. Sykę też fajnie robiłabym tego pędzelkiem, ale chwilowo nie mogę znaleźć żadnego beauty blendera. Wszystkie zaginęły w akcji, dlatego że już tak często nie używam. I te produkty też bardzo ładnie łapią pudry mineralne, nawet mineralne podkłady. Też trochę eksperymentowałam z nimi w takich wersjach i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Więc da się osiągnąć z nimi mat. I myślę, że dla wielu osób to będzie taka fajniejsza wersja. Też ja akurat ze wszystkich moich przyjaciół jestem chyba największą fanką aż takiego błysku na skórze, dlatego że mam suchą skórę. I tak wygląda wszystko po zmatowieniu. Ja też nie chciałam uzyskać takiego bardzo mocnego i płaskiego matu, ale na pewno dałoby się tutaj jeszcze z tego wyciągnąć trochę więcej. Natomiast widzicie mniej więcej, o co chodzi, nie? Dziewczyny, wracam do Was ze skończonym makijażem, więc tak wygląda finalna wersja. Dodałam jeszcze odrobinkę matującego pudru, dodałam bronzer, oświetlacz i róż, plus makijaż oczu i makijaż ust. W tym wypadku już, tak jak mówiłam, żadnego korektora ani podkładu nie musiałam zupełnie tutaj dodawać i myślę, że takie połączenie i tak wygląda super. Tak naprawdę udało mi się uzyskać takie krycie, jakie uzyskałabym przy pomocy podkładu z dodatkiem korektora. Więc jak najbardziej nie ma zupełnie tutaj potrzeby dodawania niczego. Myślę, że jeszcze to, o czym warto powiedzieć, to jest oczywiście to, że taki miks przypadnie moim zdaniem do gustu bardziej posiadaczkom suchej skóry i takim fankom właśnie efektu glow, ponieważ jeśli chcemy uzyskać taki mat, jaki ja mam teraz na sobie, to nie jest i tak taki bardzo, bardzo mocny matowy efekt, ale powiedziałabym, że już troszeczkę bardziej matowy niż wcześniej. To musimy troszeczkę więcej tych produktów matujących nałożyć. To też może nie jest taka rzecz, którą każdy lubi. Natomiast tak jak mówiłam, jeśli macie suchą skórę, lubicie taki efekt nawilżenia i lekkiego glow, to pewnie tym duetem będziecie zachwycone, więc bardzo, bardzo Wam go polecam. Wszystkie linki zostawię Wam na dole tutaj w opisie. Jestem ciekawa, jakich filtrów, jakich połączeń, ewentualnie może zestawień same używacie na co dzień i czy w ogóle trafiłyście już na takie fajne połączenie. Jeśli macie oczywiście jakiekolwiek pytania dotyczące zupełnie innych, niezwiązanych z tematem dzisiejszego filmu rzeczy, to też piszcie. Będzie mi bardzo miło. Ja się z Wami cieplutko żegnam. Do zobaczenia i buziaki.